Witajcie w niedzielny poranek, przy tak ładnym wschodzie słońca, kiedy te wszystkie orkany Dudley'e, Eunice gdzieś sobie poleciały, a żaden Frank ani Fiona jeszcze nie przyleciały. Bo jak wiecie, wszystkie kolejne orkany mają kolejne literki alfabetu. Ale wreszcie mogłam zobaczyć, że i na balkonie, Pojawiły się pierwsze elementy wiosny, co mnie nastroiło trochę bardziej optymistycznie, bo ostatnie 10 dni to był po prostu jakiś życiowy koszmar i porażka. Ale to wszystko jest do pokonania. Także cieszyłam się jeszcze tym, że było widać słoneczko, bo przy tych wiatrach i różnych zmiennych aurach no, funkcjonuje bardzo dziwnie. Chmurki są, chmurek nie ma. Coś tam pada, coś nie pada. No, sami doskonale wiecie, jak to wyglądało, i w zasadzie tutaj w mieście nie działo się jakoś tak strasznie, strasznie źle. Tymczasem jestem winna, bo paczka do Wrocławia dotarła 9, ja ją odebrałam 10 lutego. I jestem winna właśnie przekazania Dream Hunterowi, że paczka dotarła. To też taka paczuszka, tak jak i od Druids Eye z wylicytowaną nagrodą, nie wiem jak to określić, za wpłatę na orkiestrę świątecznej pomocy. A samego Dream Huntera spora większość z Was zna, bo mieszka w Irlandii, zajmuje się... Wykopkami, czyli sobie biega czasem z detektorem, czasem robi to z całą rodzinką, czyli z synkiem i ze swoją Martą. I właśnie to, co tutaj widać, jeszcze jest troszeczkę zakopane, to są kolczyki z piór, które Marta robi własnoręcznie. Ale oprócz tego Marcin wysłał mi jeszcze kilka kryształków a wiem, że Marcin i Marta też interesują się kamieniami. Marta robi przepiękne bransoletki z kamiennych koralików, takie bardzo naturalne, tak samo jak też kolczyki, które tworzy i nie ma dwóch takich samych par. Także zachęcam was do zainteresowania się właśnie tym, co ma do zaoferowania Marta. Nie wiem, gdzie można mm, Kupić takie kolczyki, ale na pewno można się skontaktować z Dream Hunter i myślę, że tutaj poda jakieś namiary, bo są to rzeczy naprawdę niepowtarzalne. A tutaj chciałam przetestować, czy może nalepka ma w sobie jakąś farbę, która reaguje na ultrafiolet. Niestety nie, ale kot za to reaguje na kamienie. Skąd pomysł na ten ultrafiolet, to zobaczycie później, bo tymczasem wykluł się na balkonie krokus. Tak, zatem te pierwsze oznaki wiosny, które zaczęły się pojawiać gdzieś za oknem, natchnęły mnie do wspomnienia o dziewannie. Dziewanna to jest taka bogini, która zwiastuje powoli nadejście piękna. Miłości i wiosny. Jej przeciwieństwem jest Marzanna, i tutaj pewnie kojarzycie, że robi się taką figurkę Marzanny, którą 21 marca topi się w jakiejś najbliższej wodzie. Natomiast Dziewanna to też taki zwyczaj troszeczkę już no, pewnie zanikający, że tworzyło się takie piękne figurko laleczki z pierwszych kwiatów, z liści, z traw i gdzieś obchodziło się święto zwane gaikiem albo majkiem, takie, które już naprawdę, naprawdę zwiastowało mocne nadejście wiosny. Pierwsze wzmianki takie o dziewannie były akurat w kronikach Długosza, w jego rocznikach, czyli gdzieś zahaczamy już o XV wiek. Ale co ciekawe, hmm, Później bardzo negowano istnienie dziewanny, motywując to bardzo ścisłym nawiązaniem do bogini Diany. A ja myślę, że to nieprawda: że właśnie dziewanna była taka nasza, słowiańska i tak naprawdę pojawia się i w staroruskich bajaniach, i w bajaniach Wielkopolan. A te pierwsze jakieś jej pojawienia. W czasoprzestrzeni są na samym początku lutego, stąd też bardzo często jest kojarzona z Matką Boską Gromniczną, czyli postacią, która chodzi po drogach, po wsiach i przynosi światło, a światło i ciepło daje nadzieję. To też bogini łowów, jej atrybutem są łuk, nóż, a towarzyszy jej często jeleń albo wilk. Takie ciekawostki a tymczasem to jedna z moich szuflad. I tutaj właśnie powiem Wam, dlaczego bawiłam się ultrafioletem z Hunterem. To kamienie, które widzicie, o nich już opowiadałam. A ten taki blado-różowy to jest Kutna kutnachoryt. Jego nazwa wywodzi się od czeskiej miejscowości Kutnachora, ale występuje w różnych miejscach. Teraz zgasiłam światło, czary mary i no właśnie nie umiem tego oddać, ale chciałabym Wam bardzo pokazać. Ten kutny choryt w świetle ultrafioletowym ma tak rażący róż, że to jest aż niesamowite. Kutny choryt powstaje przez wypieranie kalcytu. I taką charakterystyczną dla niego postacią są właśnie wachlarze. Takie skupienia igiełek albo kalafiorki, po prostu. Takie piękne okazy są z kopalni w Niemczech, ale nazwę napiszę, bo nie będę kalaczyła języka niemieckiego. Oczywiście w Kutnej Chorze, ale też i we Włoszech, i nawet w Wojciechowie gdzieś koło Jeleni Góry. Także tak właśnie wygląda Kutna Choryt. A ja z całego serca dziękuję wszystkim, którzy są ze mną już od ponad roku i naprawdę ze mną są, po prostu. Dziękuję.